Aleks, jak się boksowało przed publicznością w Białymstoku? Na pewno bardzo miło, no jednak tutaj ci kibice z Białegostoku na pewno znają się na boksie, no, przychodzi tutaj bardzo mocna stara ekipa, za których serdecznie pozdrawiam i miło mi tutaj naprawdę boksować i było wrócić. Zadowolony jesteś w pełni ze swojego występu? No powiem tak, nieważne jak to się mówi, jak się wygrywa, ważne, że się wygrywa. To z tego można piękną walkę stoczyć i ją przegrać, to się nie liczy. Liczą się tylko wygrane. No, niestety no, w moim karierze troszeczkę nie było tak, jak powinno być, ale no, wyciągnę z tego wnioski i myślę, że będzie szansa mi dalej pisana i dostanę szansę o walkę o mistrza. A trudno mi teraz powiedzieć, w roży walki, jeżeli to przeanalizuję, to będę wiedział. No teraz to nieważne jest teraz. Wydawało się, że mogłeś tak w drugiej rundzie, nawet w pierwszej, tak trochę bardziej agresywnie podejść do niego, nie spieszyłeś się? Powiem tak, że każdy zawodnik goś uczy, jeżeli ja nie będę boksował i to w końcu przyjdzie taki zawodnik, który będzie miał lepsze oczy, będzie więcej widział. Tutaj po prostu chciałem też poboksować, bo to nie jest sztuka wyjść i zakończyć walkę, ważne jest też coś się nauczyć. Jak wyglądały w ogóle twoje przygotowania do tej walki? Z kim trenowałeś tutaj w Białymstoku? Akurat no, przygotowania były, bądź nie, jeszcze u mnie się działo przygotowanie z ostatniej walki, bo ona w sumie była niedawno, także na pewno trochę z tego zostało. Tutaj pociągnąłem troszeczkę, na pewno no, na kondycji popracowałem, troszeczkę byli dwaj sparring partnerzy, też na tym troszeczkę, no wszystko razem, no i wyszło tak jak wyszło, no. Wiesz już, co będzie dalej? No nie, w tej chwili nie chcę nic zdradzać, no będziemy rozmawiać. Ja jestem skłonny jeszcze boksować, czuję się dobrze i mam nadzieję, że wszystko wyjdzie pomyślnie. Tak nieoficjalnie słyszeliśmy o takiej propozycji być może ze Stanów Zjednoczonych, w razie czego byłbyś skłonny tam jechać? Ja powiem tak, że propozycji było kilka, w tej chwili nie chcę mówić. Ja się czuję dobrze w Białymstoku, a propozycje, które tam nie były warte jakimiś konkretnymi rozmowami, to mnie to nie interesuje. Były propozycje, nie ukrywam, ale w tej chwili mówię, że chciałbym boksować w Białymstoku, a jak to będzie, zobaczymy po rozmowach. Dziękujemy. Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich sympatyków.